Ewa Siewicka, kłaniam się Państwu. Mojego dzisiejszego gościa nazywano polską Aretą Franklin. Zaśpiewała kilkaset piosenek, wyśpiewała kilkadziesiąt przebojów, o których dziś internauci piszą, że to hity wszechczasów. Na scenie króluje nieprzerwanie od 60 lat, zawsze w zgodzie ze sobą, nawet gdy musiała płynąć pod prąd. Halina Frąckowiak, wybitna wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała jako 16-latka na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Pracując z takimi zespołami jak Czerwono-Czarni, Tony, Tarpany, Drumlersi i grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, wylansowała swoje pierwsze wielkie przeboje. Zdobywała nagrody na festiwalach w Opolu, Sopocie i za granicą, m.in. w Ostendzie, Rostocku i Bratysławie. W swoim repertuarze ma ponad 200 piosenek, a kilkadziesiąt z nich zostało wpisanych do kanonu polskiej piosenki. Jej wielkie przeboje, m.in. Bądź gotowy dziś do drogi, Anna już nie mieszka tu, Panno Pszeniczna, Serca Gwiazd, Papierowy Księżyc, Mały Elf, śpiewała cała Polska i długo nie opuszczały pierwszych miejsc na listach przebojów. Wielokrotnie zdobywała też tytuł najpopularniejszej piosenkarki. Nagrała ponad 20 płyt. Zawsze chętnie i często bierze udział w koncertach charytatywnych. Halina Frąckowiak jest moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Czy wciąż jeszcze myśli Pani o sobie, mówi o sobie poznanianka, czy już raczej warszawianka? No bo w końcu tam od ponad chyba 50 lat Pani mieszka. No tak, możemy powiedzieć Polka. Oczywiście, że także czuję się warszawianką, bo mieszkam tam ponad 40 lat. No niemniej jednak, ilekroć przyjeżdżam do Poznania, jestem pełna wzruszenia i to jest moje miejsce. Mam tutaj przecież i rodzinę. Ale Poznań jest po prostu tak pięknym miastem. Ostatnio byłam częściej, nawet kilka razy, jakoś tak na przestrzeni kilku miesięcy i zachwycał mnie na każdym kroku i tak mi było żal, że powinnam przyjeżdżać na dłużej. Otóż to. Ale ten okres poznański był jednak bardzo krótki, bo okres dzieciństwa na poznańskim Łazarzu, no i później, która to była pierwsza czy druga klasa technikum ekonomicznego, gdy zaistniała już Pani na scenie. Rzeczywiście, tak, po dwa lata technikum ekonomicznego skończyłam w Poznaniu. No i tak trochę jak ta niegrzeczna dziewczynka zaśpiewałam i zajęłam się głównie muzyką, śpiewaniem. Choć też w niedługim czasie zdałam sobie sprawę, że jednak trzeba skończyć tą maturę, potem zrobiłam studia, ale wszystko w jakimś takim spowolniałym bardziej tempie. Tak. No spowolniałem może te sprawy związane z nauką, ale przecież jako piosenkarka, mając 16 lat, przecież Pani zadebiutowała na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie trafiła Pani do złotej dziesiątki wyłonionej spośród 4000 osób? To prawda. I też uważam, że to było coś wyjątkowego w ogóle, te festiwale. Ja też jakoś miałam szczęście chyba takie, że było wiadomo od początku, że to jest moja droga. Ja sobie tego nie uświadamiałam, rzecz jasna. Niemniej poddawałam się temu głosowi, temu losowi i tej drodze, którą szłam. I pamiętam, że gdy zaśpiewałam w Poznaniu po raz pierwszy, a to był dzień, kiedy ja kończyłam właśnie 16 lat, 10 kwietnia. Ach, dosłownie. Dokładnie, tak. Mhm. Byłam właśnie w białej bluzeczce, granatowej spódniczce z moją koleżanką. Zaśpiewałam, potem byłam w tych następnych eliminacjach, które były we Wrocławiu. I tam we Wrocławiu od razu zaproponowano mi, żebym pojechała na trasę koncertową. Szczęśliwie był ze mną mój tatuś, którego ja zapytałam i szanowne jury, i tatuś wyraził nie tylko zgodę, ale myślę, że i radość z tego powodu. Jakoś tak zawsze mnie od dziecka widział tutaj w roli osoby będącej z muzyką w związku takim bliskim. No i potem już Szczecin, sam finał sam festiwalu. Sam finał, złota dziesiątka. Przecież tam byli też Czesław Niemen. Nie w tym roku, Czesław Niemen rok wcześniej. Zdzisława Sośnicka była z Panią. Razem ze mną. Tak. Akurat w tym roku, w którym ja byłam, była Zdzisława Sośnicka, Kasia Sobczyk,
No, kariera się błyskawicznie pani rozwijała. Przecież zespoły, z którymi później pani na krótko się przecież wiązała, jak tam ABC, przecież Nebeskiego chyba największy wpływ. Tak, chyba ale już było to, to już było trochę później, ponieważ no, Drumlersi. 63 rok to był właśnie Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Potem wyjechałam do Gdańska, jak powiedziałam, jako ta niegrzeczna dziewczynka i zaczęłam śpiewać zespołem Tony, który też wygrał Festiwal Zespołów, miał pierwsze miejsce. Potem wróciłam i z Tarpanami zaczęłam współpracę. Tak. Nie pamiętam dokładnie, ile to trwało. Później już był zespół Drumlersi, gdzie dostałam telegram, pamiętam, od pana Jerzego Kosińskiego, który był menadżerem i Czerwonoczarnych, jak również później założycielem Drumlersów, razem z Ernestem Brylem i Markiem Sartem. Ale to nie ten Jerzy Kosiński pisał? Nie. Zbieżność nazwiska i imienia. Nie. No w każdym razie pan Jurek, bo tak sobie mówiliśmy, przysłał mi telegram: nazywasz się Sonia Sulin. Byłam zachwycona. Wszystko, co było nowe, to mi się wydawało, jest fantastyczne. No, ale i z tym pseudonimem wystąpiła pani w Opolu pierwszy raz? W Opolu pierwszy raz jako Sonia Sulin. Tak. Ojej. Tak. No i scena w Opolu właściwie należała do pani no, przez wiele lat. Występowała pani tam ciągle, nagradzana, oklaskiwana. Bardzo się podobały wszystkie przeboje, ale chyba Bądź gotowy dziś do drogi, jeden z pierwszych, no to do dzisiaj jest tym, którego się domaga zawsze publiczność. Tak, aczkolwiek to nie był jeden z pierwszych wcale, ponieważ to już było po zakończeniu mojej współpracy z ABC i z pierwszym i z drugim składem zespołu. I wtedy pamiętam, że byłam w Stanach. Po raz pierwszy, to był 79 rok. Wyjechałam do Stanów i po powrocie zaśpiewałam Bądź gotowy do drogi. Taki miałam kostium, spodnie i taką jakąś, taki żakiecik, ale to wszystko było bardzo lekkie, z jakiegoś takiego jedwabiu, takie zupełnie inne niż było dostępne u nas tutaj w Polsce. Tam zrobiłam sobie trwałą ondulację. W Stanach właśnie miałam takie długie włosy skręcone. Nie wiem, po co to robiłam, skoro ja mam z natury włosy, które się układają. No ale, no tak. Ale taki miałam pomysł. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty dwa. Jutro lub do wcale przyjdzie. To był jeden z wielu, wielu pani, jak teraz internauci mówią, hitów wszechczasów. Odsłon ma to chociażby tylko na jednej stronie, gdzie patrzyłam, 17 milionów ponad. Naprawdę? Tak. Także imponujące. Nie orientuję się w takich sprawach, ja aż tak nie śledzę, ale to bardzo się cieszę, bardzo miło. Ja w ogóle miałam szczęście i do autorów, do muzyków, do autorów muzyki i tekstów. W ogóle do ludzi mam szczęście, uważam. No tak, to napisała Katarzyna Gertner. Bądź gotowy, Kasia Gertner, tak. I Marek Dutkiewicz. Tak. Ale tych przebojów miałam tak bardzo dużo i tak sobie właśnie myślę, że nagrałam tam tych ponad 200 piosenek, ale właściwie prawie wszystkie były przebojami. W każdym innym czasie, prawda? Bo to niewiele osób pamięta, że przecież pani też współpracowała z grupą SBB. No wówczas czołowymi przedstawicielami takiego jazz rocka i rocka progresywnego. I przecież odniosła pani też tam sukces. No płyta się bardzo podobała, którą razem nagraliście. Ona doczekała się w tym roku reedycji. Płyta Geira.
Uważam, że to było fantastyczne spotkanie moje z Józkiem Skrzekiem. Zresztą to było w momencie, kiedy ja odchodziłam od zespołu ABC, a Józef Skrzek kończył współpracę z Czesławem Niemenem. No tak. I wtedy ja właśnie zwróciłam się do niego z prośbą i taką propozycją, czy nie zechciałby napisać dla mnie jakiś utwór. Napisał Brzegi Łagodne, a w ślad za tym napisał mi właściwie wszystkie utwory na płytę. A nigdy nie chciała pani właśnie w stronę jazzu bardziej pójść w swojej twórczości? Śpiewam też takie utwory. Tak. Natomiast pamiętam, jak Andrzej Jaroszewski, taki dziennikarz radiowy z Warszawy, on kiedyś do mnie powiedział, po zaśpiewaniu utworu już odpoczywam chyba. I mówi, Halinko, ale ty powinnaś jazz śpiewać. I dzisiaj na koncertach śpiewam utwory właśnie o takim charakterze także. Także, bardzo różne śpiewam, ale śpiewam Summer Time, śpiewam This Time Goes By. Takie utwory, które są ewidentnie z tą klasyką taką jazzową czy swingową. Wielokrotnie była pani oklaskiwana w Opolu. Ktoś policzył, że występowała tam pani grubo ponad 20 razy. Ja nie liczyłam. Ale przecież występowała pani też w Sopocie i tam również panią oklaskiwano, ale nadszedł rok 1971 bodaj, gdy w Sopocie pojawił się Krzysztof Bukowski. Przyjechał specjalnie. Przyjechał na ten koncert, ponieważ chciał zrobić film o mnie. I zrobił zresztą. Bo to był początkujący reżyser. Tak, na absolutorium swoje właśnie. I wymyślił sobie, że pani będzie grała w jego filmie dyplomowym. Tak, film nazywał się Julia i ten film powstał. Z panią w roli głównej. Tak, tak. I pamiętam, że wszedł jakiś taki chłopak, bardzo atrakcyjny, przystojny, był w białych dżinsach i w czarnym golfie. Zwrócił moją uwagę oczywiście, że nie, on na pewno do mnie przyszedł. Ja go nie znałam przecież. I potem pan... który był naszym menadżerem, powiedział, Halinko, tam czeka na ciebie ktoś, taki chłopak, nie wiem, w jakimś filmie mówi, czy o czymś, on tak nie bardzo rozumiał, o co tu chodzi. Ja wyszłam oczywiście bezbłędnie, podeszłam do tego chłopaka właśnie, którego zobaczyłam. I on coś do mnie mówił, ja też tak nie bardzo wiedziałam, co on do mnie mówi, poza tym, że zapamiętałam, że jesteśmy umówieni w Warszawie w hotelu MDM na rozmowę na temat właśnie jakiejś tam sprawy artystycznej. Ale aż tak zauroczył panią od razu? On był naprawdę bardzo atrakcyjnym, młodym mężczyzną. Był. I myślę, że to nie jest nic wyjątkowego, że ja to zauważyłam, ponieważ na pewno wszyscy musieli to zauważyć. No oczywiście, a chyba niecały rok później byliście małżeństwem. Tak, tak, byliśmy małżeństwem. I dużo pracowaliśmy razem. Ten film oczywiście powstał, ale potem Krzysztof robił właściwie wszystkie moje recitale, reżyserował i był... Nie zawiódł mnie też jako ta osoba, która widziałam, że był z wielkim duchem i talentem, naprawdę z ogromnym talentem. I wszystko to, co robił, było naprawdę bardzo dokładnie doprecyzowane w obrazie. To nie tylko, bo muzyka była nagrana. Natomiast Krzysztof był bardzo uszczegółowiał wszystko, i światło, i ten kadr, który był tam, naprawdę pięknie się z nim pracowało. I mam kilka takich recitali zrobionych właśnie przez niego. Chciałabym jeszcze, żeby jakaś osoba się pojawiła i zrobiła mi jeszcze raz recital, tak, o którym bym powiedziała, że jest równie piękny. No bo pani niewątpliwie opiekunem i autorytetem, jeśli chodzi o tę sprawę. Tak. Mówiła też pani, że to był związek bardzo udany, bezkonfliktowy i twórczy. To prawda. Pisał też teksty dla mnie, które śpiewałam. Tak, bardzo udany, bardzo się rozumieliśmy. No, różne są pisane nam losy i różne są drogi i to się jakoś w pewnym momencie zamknęła się historia, ale pozostaliśmy w przyjaźni do końca jego życia. Dziś świętej pamięci Krzysztof Bukowski. Gdybym zapytała, kto był najważniejszym mężczyzną w pani życiu,
To mogę powiedzieć mój syn. Byłam przekonana, że to usłyszę. Nie tylko był, jest i będzie tak długo, jak ja będę żyła. No i właśnie ukochany Filip jest owocem miłości pani do Józefa Szeniawskiego. No tak. Wyjątkowej osoby, osobistości można by powiedzieć. Też wieloletni korespondent Radia Wolna Europa. Chyba ponad 1500 korespondencji tajnych tam przekazał, ale w 1985 roku został zdekonspirowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie znam dokładnie tych szczegółów tamtej historii, ponieważ ja w owym czasie nie znałam. Jak byliście parą razem, to on nie mówił pani, że nie mówił, współpracuje nie. Myślę, z że robił to właśnie z takiej wobec mnie ostrożności, żeby nie sprawić mi również jakichś kłopotów z tego tytułu, a nie daj Boże jeszcze czegoś najgorszego. Natomiast ja wiedziałam, że coś jest jakby innego. Ja znałam jego jako historyka, ja znałam jego myślenie, jego wartościowanie wszystkiego, jego tam od tej strony patriotycznej, czyli jakby to wszystko wiedziałam, ale nie wiedziałam, że to zatacza aż taki krąg w tak niebezpieczne bardzo sprawy. No tak, Filip miał wtedy 4,5 roku, kiedy sprawa została brutalnie uderzenie w nas wszystkich, bo oczywiście w Józefa, który został zaaresztowany, ale wiadomo, że zawsze rodzina jest przy tym bardzo także poszkodowana i przeżywa to i bardzo trudno mi się o tym mówi. To jest, mimo że upłynęło bardzo wiele lat i dzisiaj znam o wiele więcej faktów i sytuacji i wiem, że to na pewno ja sama wydobędę i opiszę od strony uczuć kobiety, matki i siebie samej, prawda? Kobiety w związku, matki, która ma dziecko, bo to jest najdramatyczniejsza historia, kiedy kobieta patrzy na swoje dziecko, które zostało skrzywdzone. Bo to, że wydarzyła się jakaś sprawa w imię czegoś, w imię jakiejś sprawy i ktoś musiał ponieść tego typu bolesne konsekwencje, to pozostaje jeszcze ten fakt, jak małe dziecko. I to jest największym dla mnie takim dramatem. Nie tylko, acz samotności przez 5 lat towarzyszenia w tamtych miejscach, gdzie on się znajdował, i wspierania, pomocy, ale także czuwania nad dzieckiem, żeby najmniej miało w świadomości, najmniej przeżyło, najmniej poczuło. Oczywiście Filipowi mówiłam, że tato wyjechał i pracuje gdzieś, bo przecież nie chciałam go uświadamiać w całej tej dramatycznej historii. Dostawał listy, dostawał prezenty, które kupowałam i to były jakby od taty. Po 5 lat siedział w więzieniu, chociaż prokurator żądał nawet 15. Tak, żądał 15. No wtedy pamiętam, wszystko nie mieściło mi się w głowie i ja uważałam, że to jest jakieś nieporozumienie i w ogóle to nie, zaraz. Dlaczego? Zaproszono mnie nawet na rozmowę w tej sprawie. Sama jej się domagałam. Znaczy domagałam, to jest może mocne słowo, ja nie byłam taka mocna. Natomiast chciałam tej rozmowy, żeby wytłumaczyć, że ktoś tu się myli. Bo pani wciąż nie wiedziała, że on był korespondentem Radia Wolna Europa w momencie, kiedy był aresztowany. Ja wiedziałam, że on pisał do Paryża, pisał ale to były szczątkowe sprawy. Tak naprawdę bardziej widziałam te egzemplarze później, niż w momencie, kiedy to się działo. Ja tylko mogłam wiedzieć, że to jest osoba o pewnych przekonaniach,
A czasy były takie, jakie były, w związku z tym na pewno nie był pogodzony z tym, co się w danym momencie działo u nas w Polsce. No ale to mówię, to są, nie chcę na ten temat mówić, bo za mało mimo wszystko wiedziałam, żeby o tym mówić. Wiedziałam o tym, co się dzieje w naszym domu. Wiedziałam o tym, kiedy zostałam, no, kiedy wtargnięto jednak do mojej prywatności, ponieważ były, wszystko było, nie wiem, sprawdzany, przeszukiwany dom. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi. Dziecko odwiozłam do mamy, bo to ja, dobrze, no będzie to ja będę w tym. Ale okazało się, że w domku, w którym z moją mamusią mieszkałam, z Filipem, i tam byliśmy też, tam także były. Wszystko było sprawdzane, przeszukiwane. Ja przy tym nie byłam. Ale to moje dziecko przy tym było. No tak. Jakiś to jest gwałt na takiej delikatnej, małej istocie. Czterolatku. Jakżeż. Także to są dla mnie wielkie, wielkie dramaty. Dorośli ludzie podejmują jakieś decyzje, jakieś działania i wiedzą, co to oznacza. Dziecko nie. Oczywiście. A ostatni raz przed aresztowaniem widziała pani Józefa Szaniawskiego właśnie w Opolu. Tak, ja byłam, gdzie śpiewała, to był 85 pani. Rok. Mhm. Śpiewałam Papierowy Księżyc. No tak, wyjechał do Warszawy, bo miał jakąś sprawę. Musiał wyjechać. I powiedział, że wróci po nas. Ale zostawiam ci samochód. No i nie wrócił. Dostałam go w recepcji kartkę, zastałam, że halo, musicie wrócić sami. No i potem to już ta cała jakby historia, która wciąż trwa. Bo to nie jest tak, że coś było, już nie istnieje. To istnieje, dlatego powiedziałam, że właściwie nie rozmawiam o tym. Papierowy Księżyc, który okazał się też znowu wielkim hitem. Czy dla pani zawsze jest takim bolesnym wspomnieniem? Zawsze jest piosenką, która ma to wyjątkowe znaczenie i wyjątkową interpretację. I tak jak widzę, jak ludzie reagują bardzo spontanicznie i w rytm tego utworu tacy są uśmiechnięci, radośni, to tylko ja wiem, że tam pod spodem jest jeszcze inna opowieść. Syn po śmierci pana Józefa, zresztą to jest niesamowite, jak on zginął, przecież był świetnym taternikiem, a gdzieś tak, rozumiem, tak, że w przepaść góry, chyba. Góry tak. Były takim miejscem dla nas. Spadł. On jeszcze wcześniej był taternikiem, natomiast rodzinnie bardzo często, właściwie w każdym roku wyjeżdżaliśmy w góry, chodziliśmy po górach, także on doskonale znał. No ale to nie ma co nad tym się zatrzymywać, ani analizować, bo... Tak, ale chciałam właśnie powiedzieć, że po śmierci pana Józefa wasz syn, właśnie Filip, powiedział, że będzie kontynuował dzieło ojca, a przecież wiemy, że przyczynił się pan Józef do rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego. Tak. Bardzo walczył o to, żeby mu to dobre imię przywrócono, ujawnił zresztą jego działalność. Tak, no tak. I doprowadził do tego, że został na Powązkach pochowany. I syn powiedział, że będzie kontynuował to dzieło i tak, został następcą dyrektora Instytutu
pamięci pułkownika Kuklińskiego. Tak, tak, bo Józio to oczywiście założył, a Filip kontynuuje jego dzieło, jak pani powiedziała. I robi to, powiedziałabym wyśmienicie, jeśli można użyć takiego określenia, ale też i unowocześnił je takie od tej formy, co dla ludzi może być interesujące, ale jest tam bardzo wiele i pamiątek, i faktów, opisów. No, Filip zna doskonale historię, w ogóle zna historię. I historia jest jego też takim konikiem, poza tym, że na studiach uczył się i w szkole w ogóle, to jest dla niego temat bardzo głęboko ważny. No i oczywiście on, spotykając się z ludźmi, prowadzi to, opowiada o wszystkich tych sytuacjach, miejscach, znaczeniach, jak to właściwie wyglądało. I także jest zapraszany bardzo często poza granice Polski i ma wykłady na ten temat. Czyli wiem, że nie poszedł w muzyczną stronę swojej pracy zawodowej. Muszę powiedzieć, że Filip jest takim, rzeczywiście z dwojga rodziców. Zresztą Józef akurat był bardzo osobą twórczo wrażliwą, to znaczy, że historia sztuk pięknych, a więc także to się łączy. Bardzo kochał muzykę, poezję. Z domu zresztą to wyniósł, matka była polonistką i to ten język polski był bardzo podkreślany jako takie piękno nasze. I Filip tak jakoś przejął po mnie tą muzykalność i tą taką stronę, po Józiu tą głównie historyczną. Jeden utwór nagrał ze mną nawet, ale taki fragmencik, tylko uważam, że zdecydowanie przeoczyłam. Przeoczyłam coś w nim, co wciąż uważam, że jest bardzo dużą zdolnością, talentem i niewykorzystanym. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze będzie w życiu, prawda? Może to kiedyś prawda. Będzie chciał. Na razie wybrał inną drogę. Zawsze była pani osobą bardzo gorąco oklaskiwaną na estradzie, gdy się pani pojawiała ze względu na wykonanie piosenek, ale też zawsze oczekiwano, jak się pani ubrała. A to wszystko zaczęło się pewnie od tego, można by powiedzieć, że prawie skandalicznego, jak na owe czasy, stroju, dzisiaj można powiedzieć bardzo awangardowego, kiedy pojawiła się pani w takiej zbroi, trudno powiedzieć, to był staniczek. Tak, ja to nazywam, że to była zbroja. I spódniczka, tak, mamy to tutaj z blachy takiej miedziano-złotej. Tak, piękny kostium. Przepiękny. Który ja zobaczyłam w Wogu właśnie u pani Barbary Hoff w mieszkaniu i poprosiłam ją, żeby ona jakoś go przetworzyła, bo tamten był jeszcze bardziej skąpy od tego. I żeby coś takiego dla mnie zaprojektowała, co zrobiła. Bardzo, bardzo jej za to dziękuję. To nie jest jedyna rzecz, którą pani Barbara zaprojektowała dla mnie, bo przecież była taka sukienka z aplikacją motyla, taka żółta, w której śpiewałam. Tutaj chyba o mało nie doszło do małego skandalu, bo chyba realizatorzy telewizyjni nawet chcieli odmówić pani możliwości występu w tym kostiumie. Do mnie gdzieś docierało coś takiego szczątkowo. Kompletnie tego nie rozumiałam, ponieważ dla mnie to nie było ani obrazotwórcze, ani nie eleganckie, Ale też nie było takie w estetyce komunistycznej. Nie było. No niestety. W związku z tym tutaj popełniłam jakże wobec grzech. No ale jakoś przełknięto to w końcu i pozwolono mi zaśpiewać w tej zbroi. I pamiętam, że powiedziano mi później, że pan reżyser powiedział dalekie plany, ażeby nie pokazać za bardzo. Czym przysłużył się, że dopiero naprawdę zobaczono tą zbroję. No tak. Bo gdyby był bliski plan, to byłoby widać tylko może tą zbroję, którą miał na szyi. No ale innym razem z kolei realizatorom telewizyjnym przeszkadzał pani krzyżyk zawieszony na szyi, na łańcuszku. No tak. I chyba też domagano się, żeby pani go zdjęła. Też kompletnie nie zrozumiała dla mnie historia, jako że akurat miałam takie wychowanie z domu. Zresztą to w Polsce ludzie zawsze byli wierzący, prawda? To nawet jeśli dzisiejsze czasy coś pokazują jeszcze innego, to tak tego nie zauważało się kiedyś.
I usłyszałam tylko, że ten krzyżyk to powinnam zdjąć. A dlaczego? Nie, no ja go nie zdejmę. No i nie zdjęłam. I nic się nie stało. I nikt mi żadnej krzywdy z tego powodu nie zrobił. Jak niedawno wręczano pani taką nagrodę polskich nagrań za całokształt twórczości, to powiedziała pani, ale nie zamierzam się zatrzymać. No tak. Zatem chcę zapytać, co pani zamierza? Mam wiele jeszcze pewnie takich tęsknot fotograficznych, czasami do zdjęcia, ale urodziłam się tak naprawdę, ja wciąż mówię, że ja się urodziłam 10 kwietnia 63 roku na scenie w Poznaniu. Tak, tak. To były moje drugie urodziny. W związku z tym tak, no jak, to znaczy nie śpiewać? Nie, jestem bardzo, bardzo... znane bardzo słowo, szczęśliwa. Szczęśliwa. I to widać. Gdy tak, jestem z publicznością. Gdy jest koncert i mam z nimi taką, czuję więź bardzo bliską. I najchętniej wchodzę w ten tłum i chcę być razem z nimi. Dużo pani koncertuje, ale czy też coś nowego pani przygotowuje w związku z tym? Zebrałam materiał, żeby wydać nową płytę. Pierwszym utworem, który już nagrałam i on na pewno się znajdzie na tej płycie, to jest utwór, który muzykę napisał Zbyszek Wodecki i Zbyszek mi sprezentował ten utwór na moją właśnie płytę. Ja jeszcze na tej płycie mojej nowej chciałabym zamieścić takie utwory, nie wiem w jakiej proporcji to będzie, które uważam za świetne, a nie zostały właściwie jakby zauważone. I należy im się to i chciałabym je jeszcze raz Państwu zaprezentować, że może tym razem się uda. W jednej ze swoich wcześniejszych piosenek napisała pani: świt odsłoni przyszłe dni. To świetny tam jest taki zwrot zresztą. Garaże gwiazd są za rogiem. Ja to wiem. I to jest takie właściwie jakby nasze takie wspólne z Krzysiem. Myśmy kiedyś tak mówili sobie, co, coś problem? Nie, garaże gwiazd są za rogiem. Z mężem? Jeszcze tak, tak. Dawniej. I uważam, że to jest bardzo dobre powiedzenie dla wszystkich tych, którzy mają pewne zwątpienia. Nigdy nie wiemy, co czeka nas za rogiem. No to czekamy z niecierpliwością. A nawiązując do pani słów, świt odsłoni przyszłe dni, życzę, żeby te dni były zawsze jak najradośniejsze i jak najszczęśliwsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłam panią gościć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Moim gościem była Halina Frąckowiak. Dziękuję państwu za uwagę. Ewa Siewicka.